Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dzisiejszym zapraszam na przygotowanie oponek serowych. Musicie zwrócić uwagę na pewne szczegóły przy przygotowaniu tych oponek, żeby wyszły idealne. Przede wszystkim dodajcie spirytus lub ocet do ciasta. Wtedy ciasto nie będzie chłonęło tyle tłuszczu. Poza tym do rozgrzanej patelni dodajcie jeden ziemniak, nieduży. Może być pokrojony lub z obraną skórką. Następnie przy wyciąganiu oponek musicie odsączyć je najlepiej na ręczniku papierowym. Poza tym dobrze, żeby śmietana oraz ser były dosyć gęste. Wtedy nie trzeba będzie podsypywać zbyt dużą ilością mąki. Poza tym oponki wychodzą idealne. Wysokie, jak widzieliście u mnie, wyszły 4-centymetrowe, ale nie było ich zbyt dużo, ponieważ ciasto rozwałkowałam na dosyć grube placki, 1,5-centymetrowe. Obejrzyjcie ten przepis, myślę, że będziecie zadowoleni. Do przygotowania oponek serowych potrzebujemy 500 g mąki. Ja użyję mąki tortowej, 500 g sera z wiaderka, poza tym 100 g cukru, jedno opakowanie cukru waniliowego, płaska łyżeczka sody oraz płaska łyżeczka proszku do pieczenia. Poza tym łyżka octu spirytusowego lub spirytusu, 4 łyżki śmietany, użyję śmietanę 12%, 4 żółtka. Natomiast do smażenia około 700 ml oleju, ziemniak oraz do posypania oponek cukier puder. Zaczynamy. Łączymy wszystkie składniki. Czyli wszystko wrzucamy do jednej miski. Mąka, ser, śmietana, cukier, cukier waniliowy, soda, proszek, ocet, żółtka. I wszystko łączymy. Możecie też przygotować trochę mąki do podsypania, bo może się okazać, że będzie ciasto zbyt rzadkie lub czasami zbyt gęste. To pamiętajcie, że możecie to regulować także ilością śmietany plus minus łyżeczka. I tak samo z mąką, zawsze do podsypania dobrze mieć przygotowane jeszcze jakieś 50 g mąki. Ja tutaj podaję 4 łyżki śmietany, oczywiście łyżka łyżce nierówna, można dodać więcej, mniej i potem się okaże, że faktycznie ciasto wychodzi zbyt gęste lub zbyt rzadkie. Ale tutaj widzę, że w miarę idealnie proporcje zostały dobrane. Nie trzeba będzie za bardzo podsypywać mąki. I zaraz przełożę wszystko na stolnicę. Ale jeszcze trzeba zebrać mąkę tą ze spodu. Będzie idealne. Ale będą dobre oponki. Będziesz wykrawała oponki, dziurki robiła i kółeczka. To zaraz przygotuję taki do wykrawania. Takie kółeczko mamy do wykrawania. Disko mam. No, poczekaj. No już nie ma mąki. Nie, nie trzeba. Wiesz, idealnie dobrane są proporcje. Ale tak, teraz powinno być. Dziękuję. No a potem będziemy dodawać olej.
Olej będziemy smażyć w ogóle. Cukier. Cukier już został dodany. Cinki. Daj trochę mąki. Dobra, dobra. Dziękuję. O, ale będzie fajnie teraz. Dziękuję. Ciasto wałkujemy na grubość od centymetra do półtora centymetra i będziemy wykrawać szklanką. Ja mam taki przyrząd do wykrawania. Takie kółko. A średnicy 7-8 cm. Mama sprawdzi jedną, potem ty będziesz wykrawać. Da radę. Czy da radę coś wykroić? Jest. Pierwsze kółeczko. Poczekaj, zaraz ty... Nie, to jest ja, mamo. Proszę, teraz Marcelinka będzie wykrawać. Trochę klejące jest takie ciasto. Mamo, teraz sylam. Musicie być cierpliwi przy wykrajaniu. Mamo, jeszcze. Super. I do smażenia. Zobaczcie, olej rozgrzewa się wraz z ziemniakiem. Dzięki temu ciastka nie będą chłonęły tak dużo oleju. Wrzucamy krążki. I przekładamy na drugą stronę. Po około 40 sekund z każdej strony smażymy. I przełożymy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Zobaczcie, kolejne oponki wyciągam. Mamo, gdzie jest opony? Z tej porcji ciasta wyjdzie około 22 dużych oponek. Jeżeli zrobicie cieńsze ciasto, to wyjdzie około 30. Pamiętajcie o oponkach, że ciasto może być trochę kleiste, ale klejące się, ale niech Was to nie zraża. Podsypujecie trochę mąką i smażycie. Jeszcze posypię cukrem pudrem. Oponki z serem gotowe. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego!